Dzisiaj drugi dzień muzycznego szaleństwa pod Grojcem, a ze mną Magdalena Kajra-Kajrowicz i Sławomir Zapała. Dzień dobry. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Cześć, tu Wiktor. Kieruję może takie pierwsze pytanie do Państwa, czy podoba się Państwu w Żywcu? Słuchaj, bardzo nam się podoba i dzisiaj jesteśmy zawodowo w Żywcu, ale były takie dobre czasy, kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj z Kajrą, że tak powiem, prywatnie i cieszyliśmy się i piękną aurą tutaj i naturą i dobrymi trunkami, wiadomo jakimi. Teraz takie dość istotne pytanie, czy podoba się Państwu formuła takich festiwali jak tutaj pod Grojcem, żeby przesłuchiwać młode talenty tutaj na Żywiecczyźnie? Wiesz, ja myślę, że to jest świetny moment na to, żeby się młodzi mogli sprawdzić z publicznością i trzeba im zawsze stwarzać takie możliwości, stwarzać takie szanse. Sam też miałem, wiesz, jako 8-latek czy 7-latek szansę na to, żeby śpiewać przed dużymi publicznościami i to procentuje. Tak może się podpytam, czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie jakiegoś nowego numeru? Wiesz co, cały czas pracujemy nad nowymi piosenkami. No świetnie sobie radzi nasz teraz najnowszy utwór, bo ma już prawie 50 milionów wyświetleń. Ty mała znów zarosłaś. To jest chyba już hymn wszystkich działkowców w Polsce, tak słyszałem. Także cały czas pracujemy nad materiałem, dużo koncertujemy, więc nie ma czasu, żeby wejść do studia i dokończyć to wszystko na razie, ale na pewno nowy singiel się pojawi.